Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji iPhone'a 12 mini po prawie miesiącu użytkowania. Wiem, że dużo osób wrzucało materiały dość szybko, po kilku dniach, mówiąc, że 12 mini to jest właściwie 12 z małymi wyjątkami, że mniejsza bateria, że mniejszy wymiar i tak na dobrą sprawę tyle. Otóż nie, wydaje mi się, że tych różnic jest no, co najmniej 5 takich mocno kluczowych, o nich powiem sobie później. Ale przechodząc standardowo do jakości wykonania i wyglądu, to jest nadal bardzo dobrze zbudowany smartfon. Aluminiowa rama, z tyłu mamy szkło, z przodu oczywiście jest Ceramic Shield, które jest nieco bardziej wytrzymałe. Zwracam uwagę, że 12 Pro Max, którego kupiłem sobie po kilku dniach, niestety mi upadł. Więcej informacji macie oczywiście w recenzji. Natomiast ogólnie, biorąc pod uwagę nawet konkurencję, większość telefonów poza właśnie wersjami Pro, jeżeli chodzi o iPhony, i małymi wyjątkami w przypadku Androida, ale to rzeczywiście nielicznymi, i tak jest zbudowana z aluminium i ze szkła, więc tylko tam jest właśnie w tych wersjach Pro stal nierdzewna. No, różnica jest taka, że troszkę bardziej jest to premium, natomiast zwracam uwagę, że tam to się nieco bardziej rysuje. W mojej sztuce nie zauważyłem tutaj problemów, jeżeli chodzi o odchodzącą farbę, o której wiele osób gdzieś tam wpisało w sieci. Natomiast zwracam uwagę, że kolorystyka samego tego telefonu jest różna względem, jeżeli chodzi o ramkę, ale również o tył, więc ten kolor czerwony, który tak na dobrą sprawę jest taki trochę wpadający w różowy, jest jednak innym odcieniem niż sama ramka. Jeżeli chodzi o ułożenie klasyczne, po prawej stronie przycisk zasilania, czy też tam podwójnego kliknięcia, żeby wybudzić sobie Apple Pay, czy też potrójnego do konkretnej funkcji, po lewej stronie suwak, przyciski do regulacji, wszystko jest takie bardziej płaskie, bo same krawędzie są płaskie, przyciski mniej wystające, ale z bardzo dobrym klikiem, tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Jeżeli chodzi o głośniki, myślę, że są trochę gorsze niż w 12 i to jest takie zauważalne. Do 12 Pro Maxa jest to dużo bardziej słyszalne, że po prostu jest mniej basu troszkę i że nie są aż tak donośne, ale i tak uważam, że jak na tak małą obudowę jest to świetny głośnik. Większość osób będzie bardziej niż zadowolona. iPhone'y od wielu lat już naprawdę bardzo dobrze grają ze względu na te głośniki stereo. Oczywiście nie są to głośniki stereo takie, że grają w naszą stronę. Jeden gra właśnie nad ekranem w naszą stronę, drugi jest na dole i jego zdecydowanie łatwiej zakryć niż w przypadku wersji 12 czy 12 Pro Max. Mając na uwadze, że po prostu ta dolna część jest fizycznie mniejsza, więc jest to po prostu prostsze. Ale myślę, że i tak nie sprawia takiego większego problemu. Urządzenie naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Naturalnie mamy złącze Lightning i pierwsza ogromna różnica, ta kluczowa, to bateria 2227 mAh, czyli znacznie mniej niż nawet w iPhone'ie SE 2020. Natomiast różnica i tak wychodzi na plus, jeżeli chodzi o to małe urządzenie. Z tego względu, że na pewno ekran jest dużo bardziej energooszczędny. Druga kwestia to Apple A14 Bionic, który jest w procesie 5-nanometrowym i to również idzie poczuć. I wiele osób zastanawia się, czy mniejsza bateria to jest jedyny aspekt wynikający właśnie z tego, że urządzenie jest mniejsze. Otóż nie, nadal mamy tutaj 20-watowe ładowanie przewodowe. Zwracam uwagę, że ze względu na to, że ta bateria jest mała, więc to ładowanie trwa godzinę z kawałkiem, więc dość szybko, jeżeli mamy ten oryginalny adapter. Natomiast niestety troszkę wolniejsze jest ładowanie za pomocą MagSafe, czyli tych przysysanych elementów, akcesoriów, które możemy sobie dokupić. I niestety nie mamy tutaj 15-watowego ładowania, tylko 12. Mała różnica, natomiast i tak urządzenie na tyle szybko się ładuje, biorąc pod uwagę to małe ogniwo, że nie ma to większego znaczenia. I specjalnie rozpisałem sobie, jak wyglądały czasy rozładowywania u mnie, jeżeli chodzi o sam telefon, ale nawet nie w cyklu takim godzinowym, ile wytrzymał, tylko jak w poszczególnych dniach, do której godziny wytrzymał. Jak tak zerkam sobie na tą listę, to patrzę, że na ogół to była 17, 18, 21, 22, nawet do północy wytrzymywał. I to oczywiście w różnych warunkach, w zależności od tego, czy bardziej intensywnie, czy mniej intensywnie korzystałem z urządzenia. Najszybciej telefon rozładowywał się w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to granie w gry, tutaj 5 godzin, to rzeczywiście telefon potrafi być już martwy, więc niestety bardziej obciążające zadania powodują, że telefon znacznie szybciej się rozładowuje, tak nawet proporcjonalnie co do wielkości baterii. Druga kwestia to jest taka, że niestety na LTE również ta bateria znacznie szybciej ucieka, co jest dość naturalne, ale w takim miksu LTE Wi-Fi myślę, że telefon i tak wytrzymuje taki jeden średnio intensywny dzień do nawet tak troszkę mocniejszego, więc ta bateria nie jest zła. To nie jest tak, że telefon nie wytrzymuje nawet połowy dnia i musimy razem z tym telefonem kupować od razu powerbank. Nic takiego, natomiast trzeba mieć też na uwadze to, że to nie są baterie, które znamy z iPhone'a 11, 10R,
Nawet 10S ma lepszą baterię mimo wszystko. Myślę, że jest to poziom ciut poniżej iPhone'a 10, tak plus minus, więc ta bateria nie jest rewelacyjna na pewno, ale też nie można powiedzieć, że jest dramatyczna. Dużo szybciej iPhone SE 2020 w podobnych scenariuszach rozładowywał mi się w połowie dnia, więc nie ma tutaj aż tak wielkiego dramatu. Ale przechodzimy sobie do drugiego elementu, który jest kluczowy, mając na uwadze, że to jest małe urządzenie, a mianowicie do wydzielania ciepła. iPhone 12, 12 Pro podejrzewam też, bo jest jakby tym samym urządzeniem, chociaż nie testowałem. 12 Pro Max praktycznie w ogóle nie wydziela ciepła, w sensie robi się okazjonalnie ciepło, ale to są naprawdę momenty takie sporadyczne. Natomiast iPhone 12 mini, szczególnie kiedy no, mocno go dociśniemy, ale nie tylko podczas grania, ale jeżeli będziemy dużo przeglądać sieci, przeskakiwać między aplikacjami, dużo korzystać z aparatu, niestety telefon się dość mocno nagrzewa. To jest taka rzecz, na którą zwrócił uwagę, bo oprócz tej mniejszej baterii, to jest taki drugi kluczowy czynnik, który powoduje, że no, niezbyt komfortowo mi się korzystało z tego telefonu, muszę powiedzieć. To nie jest nic niebezpiecznego, w sensie telefon nie parzy, ale jest ewidentnie ciepły na całej obudowie, zaczynając mniej więcej gdzieś tutaj od lewej strony i no, idzie to wyczuć. Oczywiście jest to spowodowane tym, że mamy tutaj naprawdę świetną jednostkę, urządzenie jest mega wydajne, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Zwracam uwagę, że w tym przypadku mamy podstawową wersję 64 GB, nie jak w Pro 128, no i mamy 4 GB pamięci RAM. Mówiłem szerzej o tym przy iPhone 12. Różnica w codziennym użytkowaniu jest zerowa, w sensie urządzenie działa tak samo jak wersja Pro, która ma 6 GB, wszystko się odpala w takim samym tempie, większość aplikacji też zostaje w tle. Różnica jest jedna w momencie, kiedy odpalamy sobie aparat. W momencie, kiedy odpalamy aparat, ze względu, że iPhone jakby cały czas monitoruje na wszystkich obiektywach, w tym przypadku dwóch, co się dzieje, zużywa to bardzo dużo zasobów i energii, więc podczas robienia zdjęć ta bateria też bardzo, bardzo szybko ucieka, ale niestety również bardzo często większość aplikacji, dużo więcej niż w przypadku wersji Pro, ale podobnie, może ciut lepiej to wypada niż w przypadku iPhone'a 11. Niestety bardzo często te aplikacje znikają w tle. I to jest jedyny scenariusz, kiedy poczujemy, że brakuje nam tych dwóch dodatkowych gigabajtów pamięci RAM. W innych przypadkach rzeczywiście jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I telefon poradzi sobie i z prostymi grami, i z prostymi zadaniami, i wyrenderowaniem jakichś filmów, jeżeli chcemy gdzieś tam szybko coś obrobić, ale również z tymi produkcjami, które są naprawdę zaawansowane graficznie. I tutaj przechodzimy sobie do trzeciego elementu, a mianowicie do ekranu. Największą zaletą iPhone'a 12 mini jest niewątpliwie to, że jest mały ze względu na swoje gabaryty. Ale niestety wiąże się to właśnie z dwoma jakby minusami, o których musicie wiedzieć. Pierwszy z nich jest taki, że ten ekran jest proporcjonalnie mniejszy od nawet iPhone'a 12, czy 12 Pro, czy 12 Pro Maxa i niestety tej treści troszkę mniej widać na tym ekranie. I to może nie jest jeszcze jakąś wielką przeszkodą, ale niestety klawiatura jest bardzo mikroskopijna w moim odczuciu. W sensie ja jako osoba, która jest przyzwyczajona do dużych albo bardzo dużych smartfonów, niestety bardzo często miałem problem z tym, żeby poprawnie wpisywać treści na tej klawiaturze. Ona była po prostu dla mnie za mała. Widać, że po prostu te literki są troszkę bardziej upchane i nie jest to specjalnie komfortowe. Nie każdemu musi to sprawiać problem, szczególnie jeżeli ktoś wcześniej miał telefon, z którego nie był zadowolony, bo był zbyt duży, ale zwracam uwagę, że jeżeli przesiadamy się z większego na mniejszy i tamten był dla nas optymalny, a teraz myślimy o mini tylko dlatego, że wow, super, będzie fajnie leżał w kieszeni, to może być problem. Ale sam ekran ma świetną jasność minimalną, maksymalną, kąty widzenia, tu jest bez dwóch zdań rewelacyjnie, oczywiście wsparcie dla HDR-u, naturalnie jak również nagramy te filmy, o czym powiem sobie za chwilę w Dolby Vision, one później są świetnie tutaj wyświetlane, więc do przeglądania treści i oglądania jakościowo to będzie wyglądało naprawdę bardzo, bardzo dobrze, zresztą tak samo jak na 12, 12 Pro czy 12 Pro Maxie. I co do ekranu, rameczki są proporcjonalnie mniejsze, w sensie wygląda to naprawdę bardzo ładnie, przez to, że ekran jest mały, to prezentuje się to naprawdę świetnie. No wiadomo, mamy tutaj Face ID, które działa trochę z lepszego kąta, troszkę szybciej, to są jakieś marginalne różnice, ale niestety ten notch tutaj pozostał i gdyby nie on, to urządzenie wyglądałoby genialnie, powiedzmy, przy tym swoim małym rozmiarze. Przejdźmy sobie teraz do aparatu. Aparat jest dokładnie taki sam jak w 12, czyli mamy podstawowy obiektyw 12 megapikseli i szerokokątny 12 megapikselowy. Ten zestaw wydaje mi się w zupełności wystarczający. Naturalnie względem Pro brakuje nam dwóch obiektywów, właściwie jednego i drugiego czujnika. Pierwszy to oczywiście teleobiektyw, w wersji Pro jest dwukrotne zbliżenie,
wersji Pro Max jest dwuipółkrotne. Mówiłem o tym właśnie szerzej w tamtej recenzji. Natomiast brakuje również czujnika LiDAR. Myślę, że większość osób nie będzie z tego korzystała. Jest oczywiście szereg zastosowań tego rozwiązania, ale myślę, że jeżeli ktoś konkretnie nie kupuje telefonu z myślą o tym rozwiązaniu, to nawet nie będzie wiedział, czy to się przydaje, czy też nie. Gorsze jest troszkę ostrzenie w nocy i to jest jedyna taka, powiedzmy, wada, ale jeżeli chodzi o interfejs aparatu, wygląda to identycznie, ale mamy tryb nocny w podstawowym, szerokokątnym, w aparacie do selfie, jest tryb nocny przy zdjęciach portretowych, więc dokładnie to samo wszystko, co mamy w 12. Mówiłem o tym szerzej właśnie w tamtych materiałach, więc jeżeli ktoś chce poznać wszystkie rozwiązania i tajniki, to zapraszam do tamtych recenzji. Tutaj się również znajdują. Więc aparat, na pewno mogę powiedzieć śmiało tak, że robi fantastyczne zdjęcia i za dnia, i w gorszych warunkach oświetleniowych. W nocy one nie są tak jasne jak u konkurencji, ale zwracam uwagę, że iPhone 12 mini, czy ogólnie cała linia 12, ma tę ogromną zaletę względem właśnie tej konkurencji, że te zdjęcia są naturalne. Dużo częściej po prostu widać to na zdjęciu, co zrobiliśmy, jak to faktycznie się prezentuje, a nie, że jest to sztucznie rozjaśnione i wygląda dość nienaturalnie. Najważniejszą zmianą, jeżeli chodzi o te aparaty, mówiłem o tym wcześniej, główna matryca ma światło 1.6, a nie 1.8. To jest ogromna różnica. W większości przypadków w warunkach domowych bardzo często zamiast użyć trybu nocnego, jak w wersji 11, po prostu nie wykorzystujemy tego trybu nocnego i robimy zdjęcia po prostu od razu i już i tyle. I rzeczywiście to się sprawdza świetnie. Masę zdjęć oczywiście Wam tutaj zamieszczam. One, tak jak mówiłem, są identyczne jak w 12. Można by było je po prostu tutaj wrzucać zamiennie. Z tą małą różnicą, że jeżeli mocno obciążamy aparat do robienia zdjęć, tym bardziej do nagrywania w HDR-ze, który jest domyślnie włączony, telefon się jednak mimo wszystko mocniej nagrzewa. No i naturalnie wideo kręcone iPhone'em 12 mini, tak samo jak 12, jest najlepsze w klasie i tutaj konkurencja naprawdę może się jeszcze sporo nauczyć. I podsumowując, czy warto brać iPhone'a 12 mini? I tak, i nie, bo trzeba rozpatrzyć to jakby na dwie, albo właściwie trzy kategorie. Pierwszą z nich, jeżeli chcemy kupić najnowszego, najtańszego iPhone'a, no to jest 12 mini, bo on jest tańszy od 12 ze względu na swoje wymiary i musimy pójść właśnie na te kompromisy w postaci trochę gorszej baterii mimo wszystko, tego, że urządzenie się troszkę bardziej nagrzewa, mamy trochę wolniejsze ładowanie, no i może nie każdemu pasować to, że jednak to urządzenie jest takie naprawdę serio mikroskopijne w porównaniu do tego, co byliśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o inne smartfony. Ten smartfon jest mniejszy gabarytowo od tego, co prezentuje iPhone SE 2020 z tymi ogromnymi pasami startowymi nad i pod ekranem, a tutaj ekran jest znacznie bardziej bezramkowy. Więc jeżeli patrzymy pod względem najtańszego urządzenia, które będzie miało najwięcej możliwości, to iPhone 12 mini właściwie nokautuje całą konkurencję, bo za te pieniądze nie jesteśmy w stanie kupić telefonu, który miałby tak mocny procesor, miałby tak dobre aparaty, tak dobre głośniki, tak świetny ekran. Większość telefonów miałoby na pewno dużo lepszą baterię, ale myślę, że to nie jest nic odkrywczego. Kolejnym aspektem jest mimo wszystko to, że jeżeli szukamy małego telefonu, to myślę, że nic innego na rynku nie ma. Wiele firm już powiedziało, że będzie chciało produkować małe smartfony flagowe. Natomiast to jest bardzo ciężkie i przyznało chociażby to Xiaomi, mając na uwadze, że miniaturyzacja tych komponentów, upakowanie ich jeszcze inaczej niż w przypadku tych takich, powiedzmy, klasycznych telefonów, jest dużo bardziej utrudnione i niestety kosztowne. No natomiast tutaj konkurencji na rynku nie ma póki co, więc jeżeli teraz myślimy o czymś małym i wszystkie do tej pory smartfony, z których korzystaliśmy, były dla nas za duże, nic lepszego niż iPhone 12 mini nie dorwiecie. I trzecia kategoria osób to jest taka, która no miała właśnie iPhone'a 10R czy 11, 10S czy 10 i myślą, a przeskoczę sobie na 12, ale może jednak wezmę trochę mniejszy. I tu musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tamte telefony były dla Was komfortowe do korzystania jedną ręką i tak na co dzień? Ale nie tak po prostu w momencie, kiedy je kupiliście, bo wiadomo, że zawsze kiedy bierzemy telefon czy kupujemy telewizor do domu, wydaje nam się, wow, jakie to jest ogromne. Po tygodniu mówimy, kurczę, było trzeba brać jeden rozmiar większy. I dokładnie jest tak samo z tym telefonem. Na początku byłem zszokowany, wow, jakie to jest malutkie, mogę wszędzie włożyć, do małej kieszonki, duże kieszonki, kurtki, gdzie chciałem, w samochodzie mi się mieścił tak, że nie mogłem go później wyjąć, bo się gdzieś tam chował. A teraz patrzę na to trochę z perspektywy, że on jest jednak mimo wszystko dla mnie za mały. Ja bym się na ten telefon nie zdecydował. Wybrałbym po prostu podstawową 12. I wy musicie sobie odpowiedzieć, czy w ostatnich momentach, kiedy korzystaliście, czy korzystacie w chwili obecnej z telefonu, z którego chcecie się przerzucić na 12 mini, jest dla Was komfortowy. W sensie, czy jest na granicy możliwości, bo jeżeli tak,
to na pewno bym się nie przerzucał na 12 mini, bo on jest za mały. Natomiast jeżeli nadal myślicie, że te telefony są dla Was męczarnią, to tutaj macie zbawiciela. Więc iPhone 12 mini nie jest taki prostolinijny. W sensie jest świetnym urządzeniem, które jest naprawdę bardzo małe. Jeżeli myśleliśmy o telefonie, który ma wszystko, bo ma i podwójny moduł aparatu, który jest świetny, bardzo dobry ekran, bardzo dobre głośniki, baterię, która jest, bym powiedział, przeciętna, bo ona nie jest zła, ale przypomnijmy sobie, który z małych telefonów, które mieliśmy poprzednio, czyli nie wiem, Samsung Galaxy S10e, który i tak był większy, może Xperia serii Compact, czy którykolwiek z tych telefonów miał baterię taką, którą moglibyśmy powiedzieć, że wow, faktycznie wytrzymuje na jeden bardzo intensywny dzień? Tak, ale to było za czasów Nokia 3310. Podsumowując, iPhone 12 mini to jest telefon, który warto kupić jako urządzenie najtańsze, jako smartfon, który jest najmniejszy i oferuje najwięcej, jeżeli nie będzie urządzeniem dla nas za małym. Wszystkim tym, którzy się wahają i myślą, że może być ciut za mały, sugeruję po prostu skłonić się w stronę podstawowej dwunastki. Niekoniecznie sięgać po Pro, myślę, że dwunastka będzie najbardziej rozchwytywana. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania, będę wdzięczny za udostępnienie tego materiału, jeżeli Wam się podobał, jeżeli macie dodatkowe pytania, komentarze są dla Was. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!